Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj spitę z porównanie Huawei P Smart Z kontra Samsung Galaxy Note 10. W Note Exynos 98 25 8 GB pamięci RAM. W przypadku P Smarta mamy Kirina 710 GB pamięci 4. Oba telefony wyczyszczone, oba wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak one działają. Wiadomo, jeden droższy, drugi tańszy. Zobaczmy, jakie będą różnice. Odpalmy aplikację, odpalmy gry, zobaczmy, jak to trwa. Który jest szybszy, zobaczmy, który lepiej pozostawię w pamięci RAM. Więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. Dla Note'a. AliExpress. Również Note. Ceneo. Note. Galerie. Podobnie. HBO Go. Również Note. Ipla. Tym razem Huawei. Jak dojadę.pl. Dla Note'a. Mapy. Również Note. Player.pl. Tu mamy remis. OLX. Dla Note'a. Na Huawei coś wisi, ale już ruszył. Pyszne.pl. Dla Note'a. Pizza Portal. Note. Sklepy. Podobnie. Spotify. No, różnice są, ale czy takie wielkie? TapTalk. No tu troszeczkę dłużej. W Huawei'u. TripAdvisor. Dla Note'a. No i teraz mamy Huawei'a. Twitter. Dla Note'a. Uber. Też Note. Wykop. Note. YouTube. Podobnie. No więc można było się tego spodziewać, chociaż różnic takich dużych nie ma. RAM. Co z RAMem? 4 giga, 8 giga, no i sprawdzamy. Już widzimy, że na razie w Note wszystko w RAMie, w Huawei'u wręcz odwrotnie. No, HBO Go. No tu też poza RAMem w Huawei'u i Ipla to samo. Jak dojadę? Podobnież, no widzicie, tu się odpala apka, tu nam się restartuje. Jedziemy dalej. Player.pl. Podobnie. OLX-y. No, podobnie. Pyszne.pl. O, w ramie w obu. Pizza Portal. Tu w ramie. No tutaj niestety nie. Sklepy. W ramie teoretycznie Spotify i w Huawei'u nie. TapTalk. Podobnie. TripAdvisor. Tu w ramie. Tutaj nie. Sorry, miał być Twitter, no ale widzieliście, Ubery, tu w ramie, tu nie, wykop, w ramie, poza, i mamy YouTube, tu w ramie, tu poza, no więc, no 4 giga RAM-u, jak już to mówię Wam ostatnio, to jest mało, na chwilę obecną, żeby fajnie nam Androidy działały. Jedziemy do gier, Asphalt 9, to samo zrobimy teraz, zobaczymy jak się szybko odpalają, jak tutaj działa RAM w obu, ale myślę, że będzie podobnie jak w przypadku aplikacji. No więc czekajmy sobie, co tu nam się pokaże. Najpierw Naucik. No tu już dłużej czekamy na P Smarta, ale się doczekaliśmy. Asphalt 8. Note odpalił. Na Huawei czekamy. Odpalony. Następnie Temple 2, trochę prostszy, kiedy zobaczymy, czy tu będą też takie duże różnice. No, prawie całą animację będziemy czekać. Na Huawei. Jest. Subway Surfers. Odpalony. W przypadku Huawei dopiero teraz. Następnie Dead Trigger 2.
jesteśmy, a w Huawei dopiero teraz. Asphalt Extreme. Odpalone. A tutaj w Huawei dopiero teraz. Trochę czekaliśmy, następnie mamy Unkilled. Odpalone. A w Huawei jeszcze nie. Dopiero teraz. I ostatnie będzie PUBG Mobile. No to tutaj chyba wygra nam też Note, coś tak czuję. Ale poczekajmy. Tak, już jesteśmy w grze. No więc jeżeli chodzi o gry, no to widzimy Kirin 710 zdecydowanie wolniejsza jednostka. Exynos 9825. No, spokojnie bierze go jak chce. Zresztą jasność trochę mała w tym Huawei. Ale to inna sprawa. Sprawdźmy jeszcze sobie RAM. Co z RAM-em? 4 GB kontra 8, więc już widzimy na razie w Note dobrze. W Huawei na razie nic w RAM-ie. Nadal taka sama sytuacja się utrzymuje. Subway Surfers też poza RAM-em w Huawei. Dead Trigger 2. Sytuacja jest identyczna. Czyli na razie Huawei wszystko ubił. Asphalt Extreme też ubity w Huawei, w Note w ramie, Unkilled tu w ramie, tu nie, no więc praktycznie Huawei wszystkie aplikacje, no nie, ostatnią grę zostawił w ramie. No więc no to słabo, 4 giga, mało, mówiąc krótko. Dobra, odnośnie Huawei, jak również Samsunga, playlisty macie, możecie sobie zobaczyć porównania z innymi smartfonami. Oczywiście macie jakieś pytania, piszcie do linki do społeczności, ceny możecie ich zobaczyć, oczywiście dzwoneczek, subskrypcja to gdzieś tu. No i cóż, na dzisiaj tyle. Huawei P Smart Z kontra Samsung Galaxy Note 10. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!